Córeczko, ale po co tam jedziesz? Czy naprawdę nie możemy spędzić razem wakacji? Co będziesz robić w obcej rodzinie? Czy ojciec z jego nową żoną stał się dla ciebie ważniejszy niż własna matka? To przecież nienormalne. Walentyna Pietrowna była zdecydowanie przeciwna kontaktom córki z byłym mężem i tego dnia kolejny raz próbowała ją o wyjazdu do ojca. Kobieta rozwiodła się z mężem niedawno. W jej pamięci wciąż były świeże wspomnienia ich wspólnego życia. Walentyna była przekonana, że ich małżeństwo było szczęśliwe i że będą razem do końca swoich dni, ale Sergiej spotkał inną, nic na to nie poradzisz, takie rzeczy się zdarzają w życiu. Tylko, że Walentyna nie mogła się z tym pogodzić. Po rozwodzie z mężem chciała go raz na zawsze skreślić ze swojego życia, zbyt głęboka była uraza. Ale łączyła ich córka, od której Sergiej nie zamierzał się odwracać. Mężczyzna nalegał, aby Walentyna nie przeszkadzała w ich kontaktach, regularnie płacił alimenty i spełniał wszystkie rodzicielskie obowiązki nawet po rozwodzie. Dlatego kobieta nic nie mogła zrobić z faktem, że Sergiej nadal spotyka się z Poliną nawet po odejściu z rodziny. A dziewczynka była bardzo mocno przywiązana do ojca. Z wielką przyjemnością spędzała z nim weekendy, co irytowało Walentynę. I nie uważała za konieczne powstrzymywanie swoich emocji. Kobieta tylko nastawiała córkę przeciwko ojcu, próbując zniszczyć ich relacje. Ale Polinę, choć była jeszcze zbyt młoda, by rozumieć subtelności relacji między mężczyzną a kobietą, była dość bystra. Dziewczynka rozumiała, że matka jest po prostu urażona na ojca, dlatego mówi o nim same złe rzeczy. Polinę nie zwracała na to żadnej uwagi, a dziewczynka potrzebowała troski i wsparcia obojga rodziców i nie zamierzała przerywać kontaktów z ojcem. A jego nowa żona traktowała ją całkiem przyjaźnie. Z jej synem z pierwszego małżeństwa, Griszą, dziewczynka zaprzyjaźniła się od pierwszego dnia, gdy tylko przyjechała odwiedzić ojca. Sergiej i Swietłana w przyszłości planowali także wspólne dziecko. Ale żonie nie udawało się zajść w ciążę, a on nie naciskał. Jak Bóg da, tak da, mówił za każdym razem, gdy podnosili ten temat. Nic złego w tym, że na razie nie mamy wspólnych dzieci. Nie. Walentyna nienawidziła nowej rodziny męża, ale czym ja z Poliną jesteśmy gorsze niż oni, zastanawiała się. Oni nawet nie mają wspólnych dzieci. Kobieta szczerze nie rozumiała, dlaczego Sergiej zdecydował się na rozwód z nią. Kiedy straciła męża, co poszło nie tak w ich relacjach? Tak, oczywiście, w ich rodzinie, jak i w każdej innej, zdarzały się konflikty, ale żeby z tego powodu rozwodzić się. Walentyna nie zdawała sobie sprawy, że nie ma i nie może być żadnych wyjaśnień. Po prostu pokochał inną kobietę i szczerze o tym powiedział żonie. Mężczyzna nie widział sensu w ukrywaniu się i ukrywaniu. To nie było w jego stylu. Nawet córka nie powstrzymała Sergeją przed rozwodem. Walentyna, gdy tylko usłyszała, że mąż odchodzi od niej, wpadła w szał. Obwiniała tylko jego. W momencie, gdy mężczyzna wyznał jej, że zakochał się w innej kobiecie, Walentynie wydawało się, że świat się zawalił. Już nigdy nie będzie tak jak przedtem. Dlaczego wszystko niszczysz? Oburzała się. Czym twoja kochanka jest lepsza ode mnie? Walentyna była przekonana, że mąż znalazł sobie młodą dziewczynę. Wtedy mogłaby przynajmniej jakoś wytłumaczyć sobie jego zdradę. Ale kiedy kobieta dowiedziała się, że Sergii odchodzi od niej do kobiety w podobnym wieku, jeszcze bardziej się na niego zezłościła. Nie mogła pojąć, jak to możliwe, i nie mogła przestać o tym myśleć. Jeszcze nigdy w życiu kobieta nie doświadczyła tak głębokiej urazy. Ziemia uciekała jej spod nóg. Ale jakkolwiek próbowała przekonać córkę, że ojciec to zdrajca, z którym nie warto mieć nic wspólnego, wszystko było na próżno. I tak ta rozmowa, która odbyła się na przeddzień wakacji, nie przyniosła kobiecie pożądanego rezultatu. Dawno nie byłam u taty i chcę spędzić te wakacje z nim, nalegała Polinę. I matka musiała się pogodzić. Sergiej przyjechał po dziewczynkę tego samego dnia. Zaraz po zakończeniu zajęć w szkole, mężczyzna zabrał Polinę do siebie. Mógłbyś się pojawić i jutro. Walentyna ponownie zarzuciła mężowi. Polinka nawet nie zdążyła zebrać rzeczy. Upaleń w naszym domu od dawna nie tylko są rzeczy, ale nawet oddzielna szafa uśmiechnął się Sergiej. Wiele przegapiłaś, no albo córka nie uznała za stosowne się tym z tobą podzielić. Nie martw się, Walia. Jeśli czegoś jej będzie brakować, kupimy. Nie ma sensu robić problemu z niczego. A w tym, żeby taszczyć rzeczy tam i z powrotem, na pewno nie ma żadnego sensu. Jak tylko Polinę odjechała, Walentyna znów poczuła się samotna i porzucona. Coraz częściej łapała się na myśli, że obraża się nie tylko na byłego męża, ale i na córkę za to, że mają takie wspaniałe relacje. I aby znów nie pogrążać się w tych smutnych rozmyślaniach, kobieta była gotowa zajmować się czymkolwiek, byle tylko nie myśleć o Sergieju, jego nowej żonie i ich wspólnej idylli, w której z jakiegoś powodu chętnie uczestniczy jej własna córka. Tydzień minął jak jeden dzień. Będąc ciągle to zanurzona w pracę, to w codzienne troski, Walentyna nie zdążyła ochłonąć, jak Sergiej przywiózł Polinę do domu. Dziewczynka była jakaś zmęczona i smutna, co nie mogło nie zaniepokoić matki. Co wy tam robiliście przez cały tydzień? Niezadowolona zawołała. Na dziecku twarzy nie ma. Przepakowałeś się tam czy co, żeby obsługiwała twoją nową rodzinę? Czy czym wy tam w ogóle się zajmowaliście? Sergiej nie miał absolutnie żadnej ochoty wdawać się w sprzeczkę z żoną, a Polinę stanęła po jego stronie, co bardzo mocno pomogło ojcu. Mamo, z tatą wspaniale spędziliśmy czas, zapewniła ją dziewczynka. Po prostu trochę się zmęczyłam, no i jutro już trzeba iść do szkoły, a ja nie chcę. Walentyna nie zaczęła konfliktu na próżno, wyprowadzając Sergieją za drzwi, poszła do kuchni, aby nakryć do stołu. Pewnie jesteś głodna? Troskliwie zapytała córkę. Zaraz cię nakarmię. Ale Polinę odmówiła jedzenia. Nie miała apetytu, po przyjeździe dziewczynka od razu poszła do swojego pokoju i położyła się spać. Całkiem cię tatuś wymęczył, mruknęła Walentyna, nakrywając córkę kocem. Nagle wzrok kobiety zatrzymał się na nogach dziewczynki, które były pokryte jakimiś dziwnymi zaciekami. Polinę zawsze chodziła po domu w szortach, ale do tego momentu matka ani razu nie zauważyła niczego podobnego. Boże mój, wyszeptała, co to jeszcze za horror! Aby nie obudzić córki, kobieta bardzo ostrożnie ją obejrzała. Polinę nawet tego nie poczuła. Walentyna zaś ledwo nie straciła daru mowy. Siniaki i zacieki były nie tylko na nogach dziewczynki, były obecne na całym jej ciele. I to nie mogło nie przerażać kobiety, która od razu podejrzewała najgorsze. Nie zastanawiając się długo i nawet nie czekając na moment, kiedy Polinę się obudzi, aby zapytać ją o siniaki, Walentyna pomknęła do byłego męża. Jej wizyta była dla Sergieją całkowitym zaskoczeniem, ale kobieta nie uznała za stosowne nawet się wyjaśnić i przeprosić za to, że wtargnęła w jego prywatne życie. – Gdzie wasz synałek? – zawołała, nieceremonialnie wpadając do mieszkania. – No dawaj, wołajcie go tutaj, a ja mu teraz zrobię kuskiną matkę. No, trzeba było tak. Wychowaliście synka na swoją głowę, teraz będziecie za niego odpowiadać. I nie tylko przede mną, ale i przed moją biedną, nieszczęśliwą córką. Sergiej nie rozumiał, co się dzieje. Próbował uspokoić żonę, ale wszystkie jego prośby i wezwania do rozsądku okazały się absolutnie bezużyteczne. Jeśli Walentyna coś sobie wbijała do głowy, to na poważnie i na długo. Sergiej wiedział o tym nie z dosłyszenia. Kiedyś wielokrotnie doświadczył tego na własnej skórze. Mężczyzna zrozumiał, że nie uniknie skandalu. A jeśli już tak, to po prostu nie może nie postawić swojej byłej żony na miejscu. Uspokój się teraz, zawołał zdenerwowany. I przestań ten cyrk. Na jakiej zasadzie w ogóle? Włamujesz się do mojego domu i urządzasz tu awanturę. Wasz syn to Wajdak. Krzyknęła Walentyna. Zbezcześcił moją córkę. Gdzie wy w ogóle patrzyliście? Na niej nie ma żywego miejsca, powiniene się zobaczyć. Sergiusz był oszołomiony, był zszokowany oskarżeniami żony. Grisza zawsze zachowywał się przyzwoicie. W jego prawie pełnych szesnaście lat chłopiec nawet nie interesował się dziewczynami. W przeciwieństwie do swoich rówieśników. Nigdy nie był widziany w towarzystwie przedstawicielek płci przeciwnej, a co dopiero mówić o znieważeniu paleni, do tego po prostu nie mogło dojść. Sergiusz nigdy by w to nie uwierzył. Co za bzdury opowiadasz, Walia? zapytał, patrząc jej prosto w oczy Posłuchaj siebie. Jak mogłeś pomyśleć o takiej bzdurze? Zwariowałaś? To nie ja zwariowałam, to wy odgryzła się Walentyna. Nic nie szkodzi, wszystko wyjaśnię i waszego nieletniego łajdaka wsadzę za kratki. Nie powinno się dopuszczać takich marzycieli wśród normalnych ludzi, stanowią zagrożenie społeczne. Czy naprawdę nie rozumiecie, ile jeszcze takich nieszczęśliwych dziewcząt, jak moja Polinka, ucierpi przez niego, jeśli nie podejmiecie działań? O tym pomyśleliście. Sergiusz wyrzucił Walentynę za drzwi, nie czekając, aż skończy swoją elokwentną tyradę. I natychmiast po tym zadzwonił do córki. Mężczyzna nie wierzył, że w jego rodzinie mogło dojść do czegoś takiego. Mężczyzna zawsze miał zaufanie do paleni i gdyby Grisza śmiał ją doknąć choćby palcem, na pewno by mu się poskarżyła. A z Griszem Sergiusz mieszkał pod jednym dachem już nie pierwszy rok. Mężczyzna znał go jak łysego. Chłopiec interesował się wyłącznie grami komputerowymi, w które grał godzinami. W najlepszym razie mógł wyjść na spacer z przyjaciółmi z okolicy, cokolwiek tylko nie dziewczyna. A już o zainteresowaniu małymi dziewczynkami nie ma nawet co mówić. Nie, Sergiusz w to nie wierzył i musiał to wszystko wyjaśnić. Tak, tato, odpowiedziała Polinę, gdy zobaczyła na ekranie numer Sergiusza. Mężczyzna od razu zrozumiał, że obudził córkę. Głos dziewczynki był bardzo senny i nawet poczuł się nieco niezręcznie, że ją zbudził. Spałaś, prawda, zapytał. Przepraszam cię, proszę, wybacz, że cię obudziłem, ale muszę z tobą porozmawiać. Po wysłuchaniu ojca, Polinę była w szoku. Nie spodziewała się takiego zachowania od matki. Oczywiście, dziewczynka potwierdziła, że Grisza nawet palcem jej nie dotknął. I ogólnie zawsze miała z nim świetne relacje. Polinę postrzegała go jako starszego przyjaciela, na którym zawsze można polegać. I Grisza nigdy nie robił jej żadnych dwuznacznych aluzji. Oreszcie nawet nie mogło być mowy. To wszystko przypominało jakiś absurd. Dobrze, porozmawiam z mamą. Jak tylko wróci do domu, obiecała Polinę, przyznając, że nie słyszała, jak walentyna wyszła. Gdyby matka najpierw ją obudziła i wszystko wyjaśniła, udałoby się uniknąć skandalu. Ale w tamtym momencie było już za późno, by o tym myśleć. Kończąc rozmowę z ojcem, Polinę dokładnie się obejrzała i, zobaczywszy siniaki, przestraszyła się. Pojawiły się nagle niespodziewanie. Nawet dokładnie nie wiedziała kiedy. Jeszcze dziś rano, kiedy brała prysznic, na pewno ich nie było. Po pewnym czasie, gdy matka wróciła do domu, między nią a Poliną odbyła się bardzo poważna rozmowa. Do tego czasu kobieta już zdążyła nieco ostudzić swój zapał. I choć wciąż nie wierzyła, że syn nowej wybranki byłego męża nie ma nic wspólnego, obwiniać chłopca bezpodstawnie przy córce nie odważyła się. Czy może czegoś nie podzieliłyście? Dopytywała się matka. Pokłóciłyście się, a teraz nie chcecie się przyznać. Czy tak było? Mamo, co ty? Oburzyła się dziewczynka. Emigrek z Grzesiem mamy wspaniałe relacje, co byśmy mieli nie podzielić? A poza tym cały czas byliśmy na oczach taty. Możesz go zapytać, on ci wszystko potwierdzi. I w ogóle, jak mogłaś wpaść na taką myśl? Czy naprawdę nie rozumiesz, że obrażasz tatę i jego rodzinę? Tak nie wolno. I choć w sytuacji z grzesiem, Walentyna była gotowa na pewne ustępstwa i nawet prawie uwierzyła w to. Co córka i mąż mówili, to coś musiało być zrobione ze siniakami. Stanowczo i bezkompromisowo kobieta oświadczyła córce, że jutro idą do lekarza. Bez dyskusji wykrzyknęła Muszę wiedzieć, co się z tobą dzieje, inaczej nie będę mogła spokojnie spać. A co jeśli to coś poważnego? Co, jeśli jesteś chora? W końcu do kobiety dotarło, że siniaki na ciele mogą pojawiać się nie tylko w wyniku bójki lub nieodpowiednich działań. Podobne zjawisko może mieć inne, bardziej poważne przyczyny. Całą noc przed wizytą u lekarza Walentyna nie mogła zmrużyć oka. Przewracając się z boku na bok, kobieta myślała tylko o córce i nie mogła przegonić od siebie przychodzących do głowy złych myśli. Nie dawały jej spokoju. Wstawszy bladym świtem, Walentyna obudziła Polinę i zaciągnęła ją do kliniki w centrum miasta, co bardzo zdziwiło dziewczynkę. Mamo, po co jedziemy tak daleko? Zdezorientowana zapytała. Dlaczego nie możemy pójść do naszej zwykłej przychodni w dzielnicy? Ponieważ nie chcę czekać tygodniami na wyniki badań, wykrzyknęła Walentyna. I tak, chcę wiedzieć na pewno, cokolwiek by to nie było. A w zwykłej przychodni nie pracują tak wybitni specjaliści, jak w prywatnej. Dlatego pojedziemy tam, gdzie powiedziałam. Mam nadzieję, że na dziś mają wolne okienko. Kobieta nawet nie zadbała o to, by wcześniej zapisać córkę do lekarza. Była tak zdenerwowana i zaniepokojona, że jadąc na drugi koniec miasta, liczyła wyłącznie na szczęście. Na szczęście tego dnia im sprzyjało. Udało się dostać do lekarza bez zapisu i już po godzinie od przyjazdu. Mieliście wielkie szczęście, powiedział administrator. Gdyby pacjenci nie zrezygnowali z wizyty, w najlepszym przypadku dostalibyście się do lekarza za miesiąc. Następnym razem zapisujcie się wcześniej, bo nigdy nie wiadomo. Dobrze, na pewno to uwzględnimy, powtórzyła Walentyna, która z niecierpliwością czekała, aż lekarz zaprosi ich do swojego gabinetu. Wiktor Aleksandrowicz od razu zrobił na kobiecie dobre wrażenie. Wydał się jej profesjonalistą w swojej dziedzinie, który na pewno będzie w stanie pomóc jej córce. Początkowo Walentyna chciała zabrać córkę do lekarza kobiecego, ale przeczytała w internecie, że podobne zjawiska należą do zupełnie innego profilu. Boże mój! Z przerażeniem myślała Walentyna. Czyżby moja mała dziewczynka mogła mieć problemy z krwią? Ale skąd? Jak to możliwe? Przecież w naszej rodzinie nikt nie ma żadnych poważnych chorób. To po prostu niemożliwe. Po badaniu kobieta dopytała, kiedy będą gotowe wyniki badań. Czekało ich kilka dni. Doktorze, przecież oszaleję. Lamentowała Walentyna. Czy nie można jakoś szybciej? Oczywiście rozumiem, że nie możecie nam dziś podać wyników, ale może chociaż jutro. Proszę się uspokoić. Uśmiechnął się Wiktor Aleksandrowicz. Jak tylko wyniki będą gotowe, od razu państwu zadzwonią i będziecie mogli się ze mną umówić na wizytę. Ale przecież macie zapisy na kilka miesięcy do przodu, sprzeciwiła się Walentyna. Jak my do was trafimy? Okazało się, że będzie to bezpośrednio zależało od diagnozy. Jeśli nic poważnego nie ma, to na wizytę można przyjść za miesiąc, dwa. A jeśli jest Walentyna ze wszystkich sił starała się uspokoić i przekonać, że z jej dziewczynką nie może być nic złego. Ale wyniki badań pokazały coś innego. Kiedy kobieta otrzymała telefon z kliniki z informacją, że wizyta odbędzie się za kilka dni, od razu zrozumiała, że coś jest nie tak. Polinę nie rozumiała, dlaczego matka tak się denerwuje. Tak, dziewczynka czuła się źle, ale to jeszcze nic nie znaczy. W końcu wszyscy chorują, to nic nadzwyczajnego. Ale Polinę nie tylko chorowała. U dziewczynki wykryto poważne problemy z krwią i potrzebna była pilna operacja. Usłyszawszy o tym, Walentyna nie mogła powstrzymać łez. Doktorze, powiedz mi prawdę, zażądała, kiedy wyprowadziła córkę na korytarz i poprosiła, by poczekała. Moja dziewczynka będzie żyć. Czy to tak poważne, że nie ma żadnych szans? Jestem matką, mam prawo wiedzieć. Co pani mówi je wykrzyknął Wiktor Aleksandrowicz, spiesząc znalać szklankę wody zdenerwowanej kobiecie. Jak pani może tak mówić? Polinę ma zarówno matkę, jak i ojca. Któryś z was w każdym przypadku może zostać dawcą. Przeprowadzimy operację waszej córki i na pewno wyzdrowieje. Problem by wystąpił, gdyby dziewczynka nie miała rodziców. Lub znany byłby tylko jeden z nich. W takim przypadku musielibyśmy zwrócić się do banku dawców. Oczekiwanie na odpowiedniego dawcę bezkrewnych byłoby dość problematyczne. Ale Polina ma zupełnie inną sytuację, uspokój się. Wszystko będzie dobrze. Lepiej powiedz, kiedy twój były mąż może przeprowadzić test na zgodność. Wybiegając z kliniki, Walentyna od razu zadzwoniła do Sergieją, ale ten nie odpowiadał. Kobieta. Jak oparzona, ponownie pędziła do jego domu, aby powiadomić go o sytuacji. Nic nie rozumiejąca, Polinę ledwo nadążała za matką. Dziewczynka nie rozumiała po co ojechać do ojca. Może być zajęty i odzwoni później, przekonywała matkę, próbując ją zatrzymać. Po co ta nagłość? Dużo wiesz, odgryzła się Walentyna. No to wyjaśnij, mamo, zażądała Polinę. Co się stało? Co opowiedział lekarz? I dlaczego wyprowadziłaś mnie z gabinetu, kiedy z nim rozmawiałaś? Już nie jestem taka mała i mam pełne prawo wiedzieć, co się ze mną dzieje. Nie sądzisz? Walentyna nie chciała wdawać się w szczegóły i informować córki, że jej życie jest zagrożone. Była przekonana, że to zrani dziewczynkę. Tak, oczywiście lekarz powiedział, że z Poliną będzie wszystko w porządku. Ale kobieta i tak bardzo wątpiła w to. A co jeśli coś pójdzie nie tak? Z przerażeniem myślała sobie. A co jeśli materiał dawcy nie przyjmie się i zacznie się odrzucanie? Boże mój, co wtedy będzie? Wiktor Aleksandrowicz wyjaśnił Walentynie wszystkie niuanse i wiedziała, czego się spodziewać. Kiedy kobieta była już prawie pod domem byłego męża, zadzwonił jej telefon. To był Sergiej. Jeśli znów dzwonisz, żeby zrobić awanturę, to skończmy ten bezsensowny rozmowę od razu. Powiedział jak tylko kobieta odebrała telefon. Ale to, co usłyszał potem, zaszokowało go. Jak to możliwe? Zapytał zdenerwowany. A jesteś pewna, że nie ma pomyłki? Tak jakby westchnęła Walentyna. O czym ty w ogóle? To najlepsza klinika, a diagnozę postawił jeden z wiodących specjalistów. Dobrze, przepraszam, nie mam siły tego wszystkiego omawiać. Kiedy możesz przyjechać i zrobić test? Nawet teraz, odpowiedział Sergiej. O czym w ogóle mowa, kiedy chodzi o życie naszej córki? Powiedz, gdzie mam przyjechać. Ale tego dnia laboratorium było już zamknięte i Sergiej przyjechał z Walentyną następnego dnia. Po raz pierwszy od rozwodu robili coś razem. Choroba córki bardzo ich zjednoczyła i pogodziła. Małżeństwo tak bardzo martwiło się o dziewczynkę, że nie pozwolili sobie na kłótnie. Walentyna nawet złapała się na myśli, że jest gotowa wybaczyć byłemu mężowi zapomnieć o tej strasznej urazie, którą przez cały ten czas trzymała na niego. W końcu to właśnie materiał dawcy od Sergieją okazał się odpowiedni dla paleni. I od niego bezpośrednio zależało, czy dziewczynka będzie żyć, czy nie. Oczywiście, Walentyna nie błagała z tego powodu lekarza, do którego czuła szczere sympatię, ale od tego, czy materiał dawcy się przyjmie, zależało znacznie więcej. Prawie wszystko. Na szczęście operacja przebiegła pomyślnie, ale Polinę musiała spędzić jeszcze kilka miesięcy w klinice. Matka i ojciec odwiedzali córkę każdego dnia. Walentyna robiła tylko to, że biegła do Wiktora Aleksandrowicza i zasypywała go pytaniami o to, kiedy będzie wiadomo, czy materiał dawcy się przyjął. Kobieta bardzo martwiła się skutkami. Mężczyzna, jak mógł, uspokajał ją, przekonując, że wszystko będzie dobrze. Wiktor Aleksandrowicz nawet sam nie zauważył, jak przywiązał się do tej kobiety. Czas płynął tak szybko, Polina dochodziła do siebie. A ich komunikacja z Walentyną nadal pozostawała tak częsta, że czasami mężczyźnie serio wydawało się, że jej córka jest jego jedyną pacjentką. Sama kobieta z czasem złapała się na myśli, że jest jej niesamowicie interesująco rozmawiać z nim. Przez ten czas, gdy Polinę była w klinice, mężczyzna tak ją wspierał. Wiktor Aleksandrowicz stał się dla Walentyny prawdziwym wsparciem. A kiedy dziewczynka była już całkowicie zdrowa, zastanawiali się, dlaczego by nie połączyć swoich losów. Mężczyzna poświęcił większą część swojego życia karierze zawodowej. Nie miał czasu ani na budowanie poważnych relacji i tworzenie rodziny, ani na wychowywanie dzieci. Kilka lat temu w jego życiu nadszedł taki moment, że zdał sobie sprawę, że z dużym prawdopodobieństwem już nie zostanie ani mężem, ani ojcem. I ta myśl go przerażała. W głębi duszy bardzo brakowało mu domowego ciepła i prostego rodzinnej szczęścia. A dlaczego jeszcze żyć, zarabiać, dążyć do czegoś, jeśli nie dla ukochanej kobiety i rozbrzmiewającego wesołego dziecięcego śmiechu? Wszystko to znalazł u boku walentyny. Mężczyzna zdążył przywiązać się nie tylko do niej, ale i do palyni. Oczywiście Wiktor Aleksandrowicz nie mógł postrzegać jej jak własnej córki, ponieważ dziewczynka miała ojca, z którym od dawna miała wspaniałe relacje. Ale nigdy nie dochodziło między nimi do konfliktów. Dziewczynka traktowała mężczyznę bardzo przyjaźnie i cieszyła się, że matka w końcu znalazła swoje szczęście i przestała mówić źle o tacie. Jakiś czas po ślubie Walentyna i Wiktor mieli syna. Polinę ucieszyła się z pojawienia braciszka. Teraz mieli prawdziwą, zgodną rodzinę. Oczywiście dziewczynka nigdy nie zapomniała o ojcu i nadal regularnie odwiedzała go. U Sergieją i Swietłany też pojawiło się wspólne dziecko, którego tak długo oczekiwali. Polinę była szczęśliwa, że rodzice już się nie kłócą i od czasu do czasu mogą zbierać się wszyscy razem przy jednym dużym stole jak najbliżsi i najwierniejsi przyjaciele.